Witajcie! Dawno mnie nie było na kanale, ale dlaczego to wiecie? Dla tych, którzy nie wiedzą... Jest słupek. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to pracuję za granicą i stąd takie różne cuda. To widzicie to wszystko, co tutaj jest, te chaszcze. To trzeba będzie jeszcze w tym roku wyrwać, usunąć i tak dalej. Woda z pól schodzi, tutaj Jarek odkrył dren. I cały czas ta woda stąd schodzi, także bardzo dobrze, cieszę się. Tu zobaczcie, to jest w tym miejscu, jeszcze nie byliśmy chyba. Tu jest jeszcze taki dren i ta woda też stąd schodziła, ale to stamtąd tutaj Jarek zrobił taki przekop bardzo ładnie, żeby ta woda zeszła, ale jak widać ona zeszła i stąd już jej nie ma, tylko jedynie to z tamtych rowów, ale to jest bardzo dobra wiadomość. Że jest jej coraz mniej. Tam w oddali słychać Jarka, jak zasuwa 60. Tutaj w tym miejscu gdzieś powinien być jeszcze jeden słupek graniczny. W tej chwili mówię, te chaszcze go gdzieś pozarastały, ja go znaleźć nie mogę, ale to nic się nie dzieje, dlatego że tym się zajmę z geodetą i tutaj znajdziemy ten słupek. Natomiast teraz to ja się jeszcze przejdę właśnie do Jarka, zobaczyć, co u niego słychać. Tu widzicie ścieżka dzików, jeleni, saren i wszystkiego, co tutaj żyje. Jedna, druga. Nie sądzę, żebym dzisiaj trafił na jakieś zrzuty jeleni tutaj, czy coś takiego. Bo raczej nie mam czasu na takie poszukiwania i spacery. A przyjechałem tutaj właśnie, żeby zobaczyć, jak Jarkowi idzie w polu, a z poprzednich filmów, jakie wrzucam, które Jarek tutaj w polu robi, to widać, że idzie mu bardzo dobrze. Pole powoli wygląda, słuchajcie, jak do siewu. Strasznie tu grząsko. Tu jest mokro, no to jest ten minus, że tu jest bardzo, bardzo mokro. Jeszcze tutaj się nie da pojechać, ale czekajcie, tutaj dziki buchtują po całości, widzę. Patrzcie, jakie to jest, po prostu orać nie trzeba. O. I tutaj jest jeszcze, no ale już można, no tu jest mokro strasznie. Tutaj to widzicie, to wszystko trzeba położyć bronami, a potem glebogryzarką to wszystko zmieszać, a potem powtórnie będzie robota, jeśli chodzi o glebogryzarkę. O, tu stara ambona jeszcze też do posprzątania. I oprócz glebogryzarki, no to wyczesać to będzie trzeba wszystko też broną po glebogryzarce, żeby wyciągnąć wszystkie chwasty i co tam tylko jest. Woda w rowach płynie bardzo dobrze. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka, może taka troszeczkę taki zaczep, że tak powiem, wędkarski. Kupiłem żyłkę. Będę się wybierał w tym roku na sandacza, więc to będzie mój pierwsza wyprawa wędkarska na sandacze. Więc w tym roku zobaczycie, jak to Marek rolnik sandacza łowi. I nie spocznę, dopóki go nie wyjmę w tym roku. Całe życie marzyłem o sandaczu. No i co teraz? No i skakanie. Dobra, przeskoczę. Cholera, na stare lata takie rzeczy. Zobaczymy. Uwaga. Palala, jest. A tam Jarek zagina. No i zobaczcie. Tu jest ten trójkąt, o którym mówił wcześniej, że tu się nie da. Widać, że trochę się grzebał. Ale odważnie idzie, powiem wam szczerze, w tą ziemię. W każdym razie tak, zobaczcie, to już jest pole, co mnie bardzo cieszy. Naprawdę fantastyczna robota, tych chwastów tu jest miliony. To popatrzcie, co się dzieje z tymi korzeniami. To jest akurat korzeń na włoci, podejrzewam, ale zobaczcie to, co tu się dzieje teraz. Moim zdaniem, to wiecie co, tak się teraz zastanawiam, bo to wszystko obecnie zaraz przewieje i tak dalej. I co myślicie, żeby to opryskać na mumifikację tego? Tylko czym?
dobry środek by się przydał, bo tu mówię, to jest pole ekologiczne, tu już o chemii nie będzie mowy absolutnie, więc żeby to po prostu rozłożyć, żeby to stworzyło próchnicę, fantastyczny materiał, który nam tutaj da i mocno, mocno zaowocuje plonami. No, chwastów jest tu miliardy po prostu, ale zobaczcie, no doszedł jakoś tutaj do końca przy tym rowie, to co mówił. Ziemia też obeschnie w ten sposób, bo jak ona się w tej chwili jest tak zruszona, więc tam to powietrze, wiatry i tak dalej przedmucha. No idę po tym, grząsko jest. No ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo tego żaden pług by nie zrobił. To co tu się działo, to rzeczywiście, no tak jak mówicie, no randapy i inne tam świństwa, po prostu po tym popryskać, to by wszystko zgniło, piękne pole i hura, nie? Tylko potem kto by ten randap wyjął z tej ziemi, bo to jest raczej nie do wyjęcia, 20 lat tutaj leżenia i to nie wiem, czy by cokolwiek dało. A jak wam przypominam, ta ziemia, bo nie wszyscy, pytacie mnie też w komentarzach, nie wszyscy wiedzą, ta ziemia jest odłogowana około 30 lat. Tu nie było nic robione, żadnej chemii stosowanej, żadnych oprysków, żadnych nawozów, nic. 30 lat, słuchajcie, to jest dziewicza gleba. Takich ziem w Polsce zostało bardzo mało. Większość już jest potraktowana bardzo mocno chemią. No i odrodzić ją, żeby chociaż była w takim stanie jak ta, no to jest... To jest po prostu majątek i nie wiem, czy sobie ktoś by pozwolił już na takie rzeczy, żeby się w to bawić. Zobaczcie, ile tutaj tego jest zielska, mówię, no suchego wszystkiego, ale to wszystko będzie zmielone. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest część poorana, widzicie? I ten pług nie obraca, no wiadomo, tutaj z powrotem to opadło, ale teraz przejedzie po tym glebogryzara, no i będzie jak nowe. Zielsko odbija, więc trzeba je potraktować bardzo konkretnie, bezwzględnie, zmielić glebogryzarą. Zobaczcie, tu przy samym rowie, no tam się... Kurczę blade, no idzie to, ale zobaczymy, jak to będzie. Oj, ciężko słychać, ciężko, ta 60 teraz coś. Jarek! Jarek! Nie gaś jej, cześć! Wiesz co? Podjedź jeszcze, ja pokażę, jak to wygląda, jak to mieli fajnie, bo to widać. I zobaczcie, bo też chcieliście to zobaczyć. A podnieś ją do góry może. Jarek, nie tak. O, dobra, złapała. O, i teraz ją. Ale na piaski ją oczyszczę. Dobra. Bo tutaj, zobaczcie, zabiło się to konkretnie i trzeba będzie rzeczywiście na piasku ją wyczyścić. Ale zaklejona. No bo to ziemia, słuchajcie, teraz jest mokra, ciężka. No i widziałem, jak się kopiecie wszyscy tam przy orckach, przy różnych pracach. I ten, no i gdzie to jest? No tu, słuchajcie, to jest tutaj, no na Dolnym Śląsku. I odwodnienie tego, odwodnienie, no to jest wielkie słowo, odwodnienie, ale odprowadzenie tej wody przez te rowy, tutaj tą robotę, co Jarek zrobił, to była po prostu rewelacja, fantastyczny pomysł i dzięki temu po prostu można po tym polu jeździć. Także jeżeli macie tam jakieś problemy z grzebaniem się maszyn, no to jest ewidentnie to właśnie, że no zobaczcie, że pole jest nieodwodnione i tam coś się dzieje, że to jest zatkane i przez to macie to bagno takie. A tu zobaczcie, jak pięknie maszyna pracuje. To jest naprawdę super sprzęt. To sobie poleży chwilę. I jak sobie poleży, słuchajcie, to...
to przyjdzie wyczesanie tego i będziemy jeździć. Wiem, to są koszty, to jest paliwo i tak dalej, ale tutaj jest inna idea, słuchajcie. Tu jest oczyszczenie pola, przede wszystkim pod ekologię. To ten, który kupi cokolwiek w przyszłości ode mnie, będzie miał absolutną pewność, że kupuje z czystej ekologicznie gleby i czyste ekologicznie produkty. Czy warzywa, czy zboża, czy owoce. No tego by nie zrobiła, słuchajcie, żadna maszyna, tylko to. I teraz będzie 2 tygodnie jeżdżenia. Znaczy 2 tygodnie, co 2 tygodnie będzie jeżdżenie i kasowanie, grzebanie tych chwastów, wyciąganie. Mał zasuwa, że aż miło. Jarek sprawdził, mówi, o, że bierze na 15 cm. Tu może mniej, 10 na pewno, ale zupełnie inne pole, słuchajcie, zupełnie inna robota. Zobaczcie, wyłazi wszystko. Trzeba kasować mechanicznie póki czas i tak jak radzi Agro Mazury, tak jak radzą inni ekologiczni rolnicy, nie da ci mu rosnąć. I wtedy mechanicznie te chwasty można wszystkie pięknie załatwić. Tej pracy trochę tutaj będzie, ale macie 60 chlebogryzarów w pełnej okazałości. I to jest to, o co chodziło. I zobaczcie, w cudzysłowie, oczywiście, dużym cudzysłowie, dużym uproszczeniu, poobcinane, natomiast tutaj te boczne, wszystkie jeszcze te odrosty od tego korzenia pozwolą tej roślinie się ukorzenić na nowo. Natomiast gdyby to już wszystko wyczesać, a to będzie wyczesane pięknie tutaj wszystko, to słuchajcie, gleba jest pod siew właściwie po glebogryzarce. Niesamowita rzecz. Nie wiedziałem, co mam za maszynę, słuchajcie. No ale to jest tak, że człowiek uczy się całe życie. No i przede wszystkim ona była nie do końca zrobiona, tam brakowało. Jarek mnie mocno zmotywował do tego, że dokupiłem te brakujące elementy i sprzęt kosmiczny. On tutaj będzie naprawdę miał dużo, dużo zatrudnienia, bo przy okazji, słuchajcie, i posiewach po żniwach wszelkiej maści, tak ogólnie mówiąc, nie czepiajcie się tutaj słów, bo czy to będą żniwa, słuchajcie, warzywne, czy to będą żniwa zbóż, to bardzo możliwe, że ja tą glebogryzarkę będę zatrudniał już na stałe tutaj do tego. Tu zobaczcie, jak wygląda gleba po ile to trwało, chyba 2 tygodnie, jak było to zmielone. I tu się powoli już takie rzeczy dzieją. Zobaczcie, już odbija trawsko. I trzeba będzie powtórnie, słuchajcie, ale to już... Bo tu są jeszcze te góry, tutaj było najgorzej. Tu były te takie... krajobraz księżycowy po tym oraniu, po tej orce po prostu nieszczęsnej. No zobaczcie, tu wchodzi mi but rzeczywiście na spokojnie 15 cm. Ona tu robi mocną robotę. No i... I tu było właśnie to, ten krajobraz księżycowy i zobaczcie, jak to pięknie wyszło. Właściwie ziemia jest pod siew. Przejechać tutaj raz bronami, żeby tylko te dołki polikwidować i będzie pięknie. No bardzo chciałbym dzisiaj pomóc Jarkowi w tej robocie, ale słuchajcie, no kurde,
no nawet obawiam się, że nie zdążę po prostu wszystkiego załatwić, co mam do załatwienia, a tych rzeczy jeszcze mi zostało, no i dzisiaj wyjazd. Także zobaczymy, co i jak. No gleba, no rewelacja to jest, słuchajcie, to jest po prostu pod zasiew, no. Tu widzę, już raz dzisiaj przejechał tutaj poprzednio. No i ten... No super. Super, coś się dzieje. Nie macie pojęcia, ile mi to radochy sprawia, że tu coś się dzieje. Paliwa przywiozłem. Także jest paliwo. Przy okazji inne projekty się pootwierały. Dużo tego, ale mówię, zależy mi na tym, żeby przestać jeździć do Niemców. Mógłbym jeszcze nagrywać jeszcze długo, nie wiem, ile już to nagrywam, ale trochę jest. A muszę jechać jeszcze pozałatwiać parę spraw. No to jest tutaj piękna rewelacja, widzicie? I takie właśnie te ogromne te rzeczy. Zobaczcie, ja tutaj wejdę, stanę i to prawie mi sięga do kolana. Więc tak to wygląda z tą darnią. Orka tutaj po prostu nie ma żadnego sensu, chyba że jest rzeczywiście jakiś pług taki super. Ja tego pługa nie mam i trzeba sobie radzić tym, co jest, i jakoś sobie radzimy. Tu powtórka z tej strony. Słuchajcie, to pole będzie zaraz przygotowane, można powiedzieć, za niedługo. Ja się dogadam, zobaczymy, jak tu pójdzie z tą robotą. Jak to pójdzie z tą robotą, ale jestem dobrej myśli, że to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. No chciałbym to, mówię, Jarek mi mówi, żebym zaczepił ciapka brony i to po prostu położył wszystko to, co tutaj jest między tym. Ale to zejdzie mi, nie wiem, ze 2-3-4 może godziny. I nie dam rady po prostu, bo ja mówię, no tak jak powiedziałem, za chwilę wyjeżdżam, jeszcze parę spraw takich ważnych, które muszę zrobić, i to są sprawy różnego rodzaju takie, no nie będę o tym gadał, ale to trzeba zrobić, samo się nie zrobi i tyle. Ale przejdźmy, słuchajcie, jeszcze tutaj do 60-tki. Ja zostawię Jarkowi tą kamerę dzisiaj jeszcze. I on następne filmy będzie już tą kamerą nagrywał. Tutaj tej próchnicy naprawdę będzie dużo, jeżeli by to zmumifikować. Po prostu to jest genialne. Żeby to wszystko zgniło, tylko czym to opryskać? Oczywiście zanim oprysk, to jeszcze najpierw trzeba to wyczesać, te perze, nie perze. No i zobaczcie, wiecie co? Ja tutaj tyle lat na tym polu jestem i to jest pierwszy kamień, jaki znalazłem. Nie liczę tych oczywiście, tej rudy żelaza, bo to jest inna bajka. Maszyna jest w stanie naprawdę zmęczyć te chwasty. Do reszty i całkowicie. Planuję tutaj uprawę bezorkową na całości. Tam gdzie sady, to wiadomo, tylko będzie koszenie międzyrzędzi. Żurawie przyleciały. Trzy, tam czwarty wyżej. Orłów na razie nie widzę, ale są tutaj dosyć często. Uprawa, także koszenie międzyrzędzi, natomiast tu gdzie będą uprawy warzywne czy też zbożowe, to tam będzie uprawa bezorkowa. To tyle w tym odcinku, słuchajcie, widzicie, jak to się dzieje. Jarek robi tu naprawdę świetną robotę. Mogę spokojnie jechać do Niemiec, chociaż naprawdę, wierzcie mi, wolałbym tutaj zostać na tej ziemi i już jeździć drugim ciągnikiem. O, te żurawie tutaj podleciały. Tamten jeszcze za nimi.
i tutaj bym wolał zostać. To tyle i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!